Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zwiedzimy sobie bardzo fajne ruiny zamku, Kamieniec i troszeczkę Wam przybliżymy ciekawostkę, co tutaj miał wspólnego z tym zamkiem Aleksander Fredro, ale o tym dowiecie się w odcinku, a zamek znajduje się tam, także lecimy. Naszą opowieść zaczniemy od 1348 roku, kiedy to pojawiają się pierwsze wzmianki o zamku należącym wtedy do króla Kazimierza Wielkiego. W roku 1390 zamek zostaje przekazany przez Władysława Jagiełłę podkanclerzemu Klemensowi z Moskorzewa. Od tego momentu zamek przejdzie wiele zmian. Klemens, jako twórca potęgi militarnej rycerskiego rodu Pilawitów, zaczął rozbudowywać Zamek Wysoki. Od strony wschodniej wzniósł Zamek Średni, a od strony zachodniej Podzamcze Odrzykońskie. W Zamku Wysokim ulokował kaplicę, konserwowaną w 1402 roku. Natomiast 50 lat później wnukowie Klemensa od nazwy zamku przejęli nazwisko Kamienieckich. Nastał rok 1502, w którym król mianował Mikołaja Kamienieckiego pierwszym w historii Wojska Polskiego hetmanem wielkim koronnym. W tym też okresie do Zamku Średniego zostało dobudowane Podzamcze Korczyńskie. Przez kolejne lata zamek zmieniał właścicieli, a byli nimi stadniccy, Scypionowie del Campo, Kalinowscy, Jabłonowscy, Fredrowie, Starowiejscy oraz Szeptyccy. Rola Kamieńca jako zamku kończy się w XVII wieku podczas potopu szwedzkiego. Zamek mocno ucierpiał i pomimo starań kolejnych właścicieli w XVIII wieku coraz bardziej chylił się ku upadkowi, aż nadszedł rok 1786, kiedy stał się ruiną. Może zastanawiać, co Aleksander Fredro ma jeszcze wspólnego z tym zamkiem. W 1829 roku powstał pomysł napisania utworu literackiego po tym, jak hrabia, przeglądając archiwalne zapiski swojego majątku, natrafił na akta procesowe z XVII wieku. Wynikało z nich, że pomiędzy Piotrem Firlejem a Janem Skotnickim toczył się wieloletni spór. Dopiero ślub Mikołaja Firleja i Zofii Skotnickiej w 1630 roku rozwiązuje ów konflikt. I w takich właśnie okolicznościach powstał utwór Zemsta Aleksandra Fredry. I tutaj kończymy zwiedzać nasz cudowny zamek. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie nam łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać swoim znajomym o naszym kanale. Cześć!